Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, oto po raz kolejny Forager. I jak widzicie, trochę się tu pozmieniało od ostatniego momentu. Po pierwsze, tworzy nam się już kill off. Po drugie, mam taki piękny tutaj, no, portfel slajmowy i łopatę, która okazała się niezwykle cenna. Jak widzicie, tu są dołki wykopane łopatą. I to jest najlepsza rzecz, jaka istnieje o tych dołkach. Można dzięki nim zbierać piach. Co jeszcze mogę wam powiedzieć, że się zmieniło się? W sumie niewiele. Poza tym, że zrobiłem trochę, że tak nazwę, researchu, tak profesjonalnie to powiem. Odblokowujemy alchemię, musimy skupić się na kociołku i stworzyć jak najwięcej bomb, które po prostu odnajdziemy. Bo z tego, co się dowiedziałem, bomby istnieją właśnie i pozwalają bardzo szybko rozwijać się właśnie postać. Przy okazji, jak wygląda, znaczy nie rozwijać postać, tylko zbierać surowce. Tak wygląda przy okazji drzewko, nie wiem, czy się trochę zmieniło, czy nie, od kiedy ostatnio się widzieliśmy. Chociaż wydaje mi się, że to opanowałem. I kolejna rzecz, zżeranie kamieni. Muszę to po prostu wziąć, chcę to sprawdzić. Nawet jeśli okaże się totalną kupą, to no po prostu chcę, co to jest? Okej, dobra, czyli struktury farmowe działają lepiej. Zanim coś, to po prostu muszę zobaczyć. Aha! Wow, czyli mogę diaksy zżerać. Teraz tylko pytanie, czy dotyczy też zwykłego kamienia, czy nie? Uwaga, uwaga. Tak, mogę żreć kamień. Okej, dobra. Wiecie co, to na pewno ułatwi trochę robotę. Ale zanim coś, to przy okazji, jak to już byłem, patrzcie, ile węgla nagromadziłem. Podkreślam, robiłem to produkując pełno różnych rzeczy, materiałów i w ogóle. No, jak widać też przy okazji, świat trochę zarósł. Ale no, jak tylko osiągniemy bomby, powinno być dobrze. Więc może zamiast coś, co zobaczymy, co spaczymy do kociołka. 8 sztabek, 20 cegieł. Okej. 20 cegieł. Czy w ogóle tyle mogę? Chyba będę mógł, sądząc po wszystkim. Dobra, 20 cegieł, 8 sztabek. Nie, 9, 8. I zanim coś, bierzemy nowy kill-off i... Okej, 50% potężniejszy niż był wcześniej. I rośliny oraz rośliny, znaczy i surowce mogą czasami wyrzucić i galaretę. W ogóle zobaczmy. Aha. Nie wiem, czy jest jakaś wielka różnica, nie mnie to oceniać, powiem szczerze, ale... zgodnie z tym właśnie, co tam piszą, to powinno być 50% szybciej. Zamiast tego obrażenia mamy 1,5. Nie wiem, powiem szczerze, czy to właśnie działa w ten sposób, czy nie. Czy naprawdę jest aż tyle, czy może trochę mniej. Chociaż nawet po tym, ile muszę bić slajma, widać, że jest różnica. Więc w sumie nie ma co chyba narzekać, prawdopodobnie udało mi się osiągnąć etap, w którym dzięki temu łatwiej będzie się już kopało. Cegły mogę śleć? Nie, cegły nie. A i właśnie przy okazji jeszcze kotwicę zdobyłem. Bezużyteczna prawdopodobnie, ale zdobyłem, więc no. I powiem szczerze, chyba najlepszą inwestycją właśnie było to, że z każdego kamienia wypada mi po trochę węgla. Gdyby nie to, prawdopodobnie bym po prostu nigdy nie miał tyle węgla, żeby zrobić to wszystko, co bym chciał. A przy okazji jeszcze nie zapomniałem wspomnieć, automatycznie przerobimy nici, kiedy tylko podniesiemy fiber. Czyli, który chyba był bawełną ogólnie z nazwy, jeśli chodzi o roślinę, czy coś mniejsza zresztą. O, kolejny kryształ. Przy okazji będę musiał jak nic postawić kolejne tym razem na kryształy, żeby mnie pokusa jedzenia ich po prostu nie dopadła. Właśnie, jak jeszcze przy tym jesteśmy, jedno żelazo, jedno złoto. Tak na poczęstunek, 10 za złoto, 5 za żelazo. Spodziewałem się trochę lepszych wyników, ale i tak, nie ukrywam, nie spodziewałem się, że po prostu będzie można żreć takie rzeczy tutaj, dobra? Nie pin recept, tylko garnek, a niech będzie tutaj. I zobaczmy, co tutaj mamy. Mikstura lecznicza. Jakiś mądrości. Drożdże mądrości, tak przynajmniej to mogę przetłumaczyć. Płynne szczęście. Uderzenie błyskawicy. I tego nie jestem w stanie przetłumaczyć, czyżby to było jakieś... dobra, po prostu jakieś mikstura miłosne dla zwierząt i stali potrzebuję. Dobra, jedna stal potrzebowała, dwa żelaza, dwa złota. Zrobię tak ze trzy bomby. Może to będzie mało, może dużo, nie wiem, nie oceniać. Na mój gust powinno wystarczyć.
Dobra, odwiedziny domowników były. Myślałem, że będą krótsze, więc dlatego widzieliście chwilę bez mojego peplania, ale niestety musiałem przerwać dosyć porządnie. W międzyczasie oczywiście tam pozbierałem trochę rzeczy, też dużo się nie zmieniło, więc po prostu może skupmy się na zbieraniu i tworzeniu tych bomb. Jak widzicie, ślad mocno zarósł i chciałbym po prostu zobaczyć, jaki efekt będzie z wybuchnięcia tego wszystkiego. Na pewno są trochę kosztowne jeszcze na obecny moment, ale nie przejmuję się tym, wcześniej czy później, tak czy jak uda się to osiągnąć, w moim odczuciu przynajmniej, bez problemu. Wiecie, w zasadzie używanie tyle bomb, ile zechcemy. Najlepsze jest to, że możemy żreć kamień, więc teraz to się nie trzeba w ogóle niczym przejmować, bo chciałbym kamień nosić ze sobą i go żreć w krytycznych sytuacjach, ale mamy ryby, mamy kotlety, na jakiś czas to musi starczyć, a niedługo jeszcze mam zamiar zająć się kuchnią. To może będzie lepiej, okej, to 3 bomby na początek, gotujcie się. No, nawet szybko, muszę przyznać. Kolejny piasek, mamy 2 piaski, dobra, to szkło od razu. I tak, póki jest wolna chwila, to oczywiście będę sprzątał tutaj trochę świat. Ale no, jak mówiłem, chciałbym przetestować bomby głównie. I w sumie, może powinienem też powiedzieć, że moim celem poza tym będzie dzisiaj zdecydowanie zrobienie jak największej dawki w sumie pieniędzy. Chciałem po prostu dużo wysp odkrywać i w ogóle, ale zanim bym się zajął porządnie pieniędzmi, no to bym chciał. 5 topazów potrzebuje 20 szkła. Prawdopodobnie trochę to będzie mnie roboty kosztowało, ale powiem wam właśnie tak szczerze, że czuję, że to może być dobry wybór, po prostu zainwestować najpierw w chociaż tę jeszcze lepszą, jak to się nazywa, portmonetkę, żeby jeszcze więcej warte były monety, a potem dopiero zająć się produkcją monet, więc nie będę na razie może się na tym skupiał. Poszukajmy po prostu piachu, poprodukujmy ile wejdzie złota. Przy okazji, mam już te bomby, czy nie? A nie, mam jedną, dobra. W takim wypadku może nie będę się tym skupiał wszystkim. Okej, jeszcze cześć glut, paglut. Prawdopodobnie będę tego żałował. Okej, jeszcze tylko to drzewo i powinno być dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga! Łocie! Czyli to po prostu dosłownie rozwala wszystko, co tutaj napotka na swoim obszarze. Okej, warto wiedzieć. Nie będę ich może marnował na byle co w takim wypadku, ale jakby to chciał szybko oczyścić teren czy coś konkretnego pozbierać, to proszę, no ideolo po prostu. Dobra, daj jajko i teraz gin. Oczywiście potrzebuję mięsa, żeby swój głód ekspansji móc nasycić. Chociaż wiecie co, nie. Chyba to nie będzie miało najmniejszego sensu tak się męczyć z tym, żeby teraz spróbować uzbierać wystarczająco. Po prostu 900, nie, 280, 500 coś, 270. Ło, 4000, dobra, wiecie co, nie. Zdecydowanie po prostu zrobię coś. Może potem będę tego żałował max. A nie, przepraszam, infinite. I na kowadle póki co jeszcze zarzucę coin, infinite. Tylko żeby to zrobić, to muszę sztabki złota gromadzić tam chyba. Nie bij tego, infinite monety. No i powiem szczerze, na razie nawet może sam trochę pozbieram, pogromadzę. Jakbym miał już dużo monet, to po prostu wtedy bym na spokojnie podszedł do tego wszystkiego, usiadł i po prostu jeszcze trochę plączę. Miałem niby nie wycinać, ale prawdopodobnie właśnie to niedługo zrobię, bo fajnie tak patrzeć jak kopię i w ogóle, tylko że wiem, że takie odcinki się nie będą najlepiej oglądały. Znaczy dobra, Graveyard się jakoś oglądał, nawet jak były bardzo nudne odcinki, więc trudno mi powiedzieć, czego bardzo chcecie, czego nie. Ale no tak czy siak, spotkamy się po prostu, jak już będzie trochę bardziej ogarnięte, nie wiem, jakieś poziomy, czy konkretny plan, co zrobić, czy będę już wykupywał wyspy, nie wiem. No najprościej w sieci, do zobaczenia za chwilę i tyle. Patrzcie,
wyskoczył mi achievement ogólnie 1000 rzeczy w ekwipunku. Jestem bardzo dumny z tego osiągnięcia. No i oczywiście widzimy się znowu za chwilę. Tak pokazałem tylko po prostu, że mamy trzeciego achievementa. No i to tyle w sumie. Co mam do powiedzenia wam na obecny moment. Dobra, panie i panowie, nadeszła wiekopomna chwila. Po pierwsze, kolejny poziom. No szczerze nie wiem na co go wydać. A co to jest? A, nieważne. Jest tutaj tyle różnych opcji, które mnie interesują, że... No mówię wam szczerze, nie wiem. Tutaj mamy mieczyk i jakieś podstawowe obrażenia. O, jeden podniesione. Potem tutaj z drugiej strony mam jakieś rękawice, buty. Dobra, wiecie co, wezmę tutaj i zobaczę jak to działa. Ceny w markecie są tańsze. Piece i kuźnie działają już szybciej, okej. Amulety. I cenniej można sprzedawać kryształy. Dobra, slajmowe rękawice. Prędkość ataku szybsza, okej. Slajmowe buty. Szybciej chodzę, szansa na unikanie, wiecie co. Okej. W takim wypadku muszę jeszcze pozbierać trochę płótn. Mam w sumie taki włókien, jeśli je znajdę. Ale podkreślam tylko, jeśli znajdę. No... O, glutki. Fajnie. I to też nie teraz, tylko na spokojnie, swego czasu. Wow. Ta wyspa zarosła. A niech będzie, że postawię tu bombkę. Mam nadzieję tylko, że nie zniszczy mi mostów. Co? A, to ja muszę chyba widzieć. Jak czegoś nie widzę, to coś się nie zniszczy. Szkoda, zmarnowałem bombę. Ale dobra. Mniejsza z tym, bo tak się znowu skupiłem na tym, na takich wszystkich rzeczach. Kupujemy. Okej. Na 200 coś było tutaj, kraina jakiś tego, tutaj 270. Jakieś wróżki, tutaj 500, tutaj mamy 300, to jeszcze to. Następny za 320 w tym miejscu. I potem już takie dużo, dużo, dużo droższe. I w sumie póki, jak już się udało w ten sposób to zrobić, to... No, ta, wiem, że jesteś głodny, ty zawsze jesteś głodny. Mam w ogóle jakieś ryby albo mięso? Nie. To znaczy, że musisz zażyć trochę glonów, które... Nie wiem czemu leżą w mojej kieszeni. I okej, jeszcze w takim razie parę mostków. A nie, dobra, to jest połączone. W takim razie zobaczmy w ogóle, co to są za rzeczy. Jak już się dowiem co, jak, gdzie, kiedy, po co, na co, za co. To skupimy się może znowu na pieniądzach czy coś. Okej. Mniejsza z tym zresztą. Przynajmniej dostanę trochę expa. Dobrze. Kolejny glut, bić, zabić każdego gluta. O. Jesteś wspaniały i cię kochamy. Aha. Jesteś moją ulubioną osobą od całej historii od zawsze, okej. Czy jakieś takie miłe rzepy. Okej. Na trailerze widziałem, że da się pozabijać, ale jeśli nie ma za to achievementa, błagam powiedzieć, że jeśli jest, to nie mam zamiaru tego ruszać. Przy okazji, jeśli powiedzie, że jest, to nie ma, że ja od razu je pomorduję czy coś. Ja i tak będę chciał sprawdzić najpierw osobiście, czy jest. Ale póki nie mam takich podejrzeń, to wolę nawet nie sprawdzać i no, to niech sobie tutaj leży. Okej, fajnie. W sumie ostatnie miejsce, które zostało, to tutaj. Jakiś głaz, nawet nie wiem do... Na co, po co, za co jest ten głaz, że tak to nazwę. Wiem tylko, że jest. I że w sumie... mam 3 życia? A, czy się regenerowałem chyba po tym wszystkim. Co to jest? Nawet nie wiem co. Tak przeklikałem przez przypadek. Może tylko, że to miejsce jest strasznie zarośnięte, a ja znowu bomb nie wziąłem, nie przygotowałem. Ale okej. Kolejny poziom. Dobrze. Wiecie co? Muszę sprawdzić jedną rzecz. To akurat będzie dosyć ciekawa zmiana. Policzę, ile uderzeń mam na drzewo, wezmę teraz to od mieczy i zobaczę, ile potem będę miał na drzewo. Czy po prostu to obrażenia kill-offów też zwiększa, czy nie?
Wiecie co? Przed chwilą wpadł kolejny achievement. I dobra. Achievementem tym było... Ja zaraz pokażę wam co. Tutaj proszę, angler, złap 50 ryb. Możemy teraz wyglądać jak fish z nuklearnego trona. Co w sumie mogę nawet zrobić, przy okazji pokażę, gdzie właśnie można zmieniać skiny sobie. Patrz, taka piękna szafa. Na głowie mamy fedorę, uszka królika, nic. I teraz proszę, ryba i podstawowy gościu, podstawowy plecak, brak plecaka i taki plecak. I teraz mogę tylko tak sobie wyglądać, czy coś. Ale akurat ja wolę łazić po prostu tym ludkiem, którego mam teraz. I właśnie zapomniałem, 7 uderzeń było na drzewo, jeśli się nie mylę. Niestety znowu musiałem też delikatne cięcie robić. Teraz wezmę walkę i zobaczymy, ile teraz będzie uderzeń na drzewo. Okej, to nawet fajne, ale okej, uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy. Aha, raz, dwa, trzy, cztery. A nie, dobra. To nie wiem, czy to trzy, czy cztery. Czy te drzewa nie były już nadwyrężone. Poszukajmy jakiegoś świeżego, okej. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli cztery uderzenia teraz na drzewa. Raz, dwa, trzy, cztery. Faktycznie. Dobra, warto było ulepszyć swoje możliwości bitewne. Nie dosyć, że to ulepszy nas w bitwie, jeśli do jakiejś kiedyś poważniejszej dojdzie, to jeszcze... Łatwiej się zbiera surowce dzięki temu. Okej, jeśli kiedykolwiek będę tworzył znowu jakieś tam, powiedzmy, nową rozgrywkę czy coś, zdecydowanie to będzie jedno z moich pierwszych wyborów. Znaczy, patrząc na to, to w sumie ulepszenie kilofa nie było aż takie istotne, żeby przyspieszyć proces kopania, ale no dobra. Musimy się sprawdzić, czy teraz obrażenia kilofa dalej jest 1.5, czy teraz 2.5. 1.5, czyli po prostu plus 1 jest takie nie wpisane w przedmiot, okej? Dobra. I skoro już przy tym jesteśmy... O, pro... Nie wierzę, kolejny achievement. Zobaczcie, do niej 100 glutów w kieszeni, dobra. I tutaj powiem wam szczerze, nie ma przemacz, że kto jak dostanie coś takiego pięknego, co... Nie ma przemacz, żebym po prostu nie nosił gluta na głowie. Siostra byłaby ze mnie dumna, ale dobra. Oj, ha? W sumie tak. Dobra. I chyba mam też pieniądze już na nową wysepkę. Nic wielkiego, ale dobra. Tęcza. Nie wiem, jak ona ma działać i czy coś powoduje, ale okej, mamy tęczę. Szkoda tylko, że dalej to wszystko jest w konwencji zwykłego lasu i nie ma żadnych nowości. Chociaż nie, dobra, są jakieś grzyby chyba. Co może być jakąś ciekawą nowością. Mostek tutaj taki potrójnie zbuduje, żeby nie było. I zobaczyć co. Każdy ma jakiś inny kolor. Aha, dobra, te grzybki są związane z zagadką. Zobaczmy. Spróbuję teraz tak. Fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony. Fioletowy. Niebieski. Teraz zielony. Żółty. Pomarańczowy. Glut. Czerwony. To może na odwrót. Czerwony, pomarańczowy. Oj, zepsułem. Dobra, teraz byłem tylko przeklikać. I jeszcze raz może się uda. Dobra, czerwony, pomarańczowy. Teraz żółty. Zielony. Niebieski. I fioletowy. Tak, chyba mi się udało. O, jakiś sprzedawca? Toxic Sigil, Void Portal, Legendary Gem. Nie wiem, co to jest, ale okej. Potrzebujemy klucza, oczywiście. To nawet nie będę się wahał, czy coś, co ja potrzebuję do kluczka. 4 żelaza, 2 złota chyba. Jak widzicie, to nie jest problem, to niech się tylko zrobi. I następny chyba wezmę przyspieszenie pracy. I w sumie, jak jeszcze przy tym jesteśmy, jest taka dobra sytuacja. Rób rękawiczki. Proszę cię, maszyno. Potem zrobiliśmy buty. O, widzę łóżkę. Przy okazji widziałem tam, że tam jakąś wielką kobietę w tym miejscu. To może lepiej z nią pogadać teraz. Bo widziałem, że ona znika co jakiś czas. Słodkie dziecko.
pozwól, aby moje wróżki, no, odprężyły twoje zmęczone ciało. Muszę cię poprosić o bardzo niewielką dotację. Nagrodzę cię mocą moich wróżek. Aha, 1000. Dobra. Okej. Czyli muszę 1000 mon dla niej nagromadzić. Nie ma problemu, tak szczerze. Jeśli tylko będę zbierał złoto, to problemu nie będzie, to żadnego. W szczególności jeśli bank jeszcze zbudujemy. Ale zanim to właśnie chciałbym się skupić na paru innych rzeczach, więc no. O, wróżka, dobra. Między innymi właśnie na kluczu, bo z tego co się orientuję, w tych skrzyniach chyba zawsze, albo prawie zawsze są jakieś przydatne artefakty, to wiecie, nie ma co z tym czekać. Bij za Bigluta, oczywiście. I dobra. O, czyżby tutaj jeszcze była kolejna? Nie, to glut tylko, okej. Przy okazji właśnie przydałoby się też zobaczyć, jak to wygląda w przypadku tego miecza. Właśnie mogę teraz miecz wytworzyć 20 tego, trochę tego, okej. I mamy glutowe rękawice. 10% szybsze bicie. Oczywiście nie widać tego na postaci. Teraz złote. O, czyli potrzeba tylko z milion szkła, trochę złota i zboża. A zanim to, to ja się jak nic zdecydowanie zajmę najpierw tymi butami. Tylko zanim będę to robić, to oczywiście muszę nagromadzić znowu włókna. To też już teraz, jako że zrobiłem to, od razu klikamy Infinite, Craft. I teraz jak tylko będę miał jakieś włókna, to będą się tutaj te tworzyły rzeczy. A ja otwieram i... Pieniądze są warte 50% bardziej. Tak, mądrze powiedziane, ale okej. Super. Czy nie wiem, czy to powoduje, że zmniejsza ceny, czy co? Nie istotne. Tak czy siak po prostu zbieramy i cieszymy się tym wszystkim. Oczywiście nie ukrywam, że dałby się jeszcze lepszy kill-off, jeszcze szybsze zbieranie, ale jakby to było, nie było, co i tak. Raczej problemem nie jest. Dobra. I w sumie może spotkamy się znowu, jeśli coś ciekawego będzie, albo po prostu jeśli stwierdzę, że już mam dosyć tego wycinania, to powrócę i nawet przy takim standardowym zbieranku będziemy razem. Może opowiem wam jakąś historię ze swojego życia czy coś. No a póki co, jak mówiłem, do zobaczenia za chwilę. Dobra, wiecie co, ludzie? Dzieje się, co się dzieje. Nie mogę znaleźć nic przydatnego, ani nic tak szczerze, poza tym, że dużo zbieram. Więc stwierdziłem jedną prostą rzecz. Idziemy po prostu do muzeum i odłożymy co mogę po prostu. Czyli takie rzeczy. Pewnie będę potem tego żałował, ale okej. O, są tego mam już 4 takie. 5 tych, okej. W sumie wszystkie kryształy już niech będzie, że oddam, potem będę się wkurzał, że ich mi brakuje do czegoś czy coś, ale okej. W sumie co jeszcze takiego? W archeologii coś mogę oddać w ogóle? A, kotwicę mogę. Okej. Nie spodziewałem się, że kotwica tam była, tutaj nic chyba nie mam do oddania. Jeszcze gdzieś coś mam? Ha. Czemu mam 9 cegieł w kieszeni? Dobra, nieważne. A, chyba tutaj mógłbym wepchać kwiatki, jeśli nie mylę, borówki. No i chyba cytrusy, ale nie wiem, czemu masz tyle ich, żeby móc właśnie się bawić w to wszystko. A, coś masz do powiedzenia? Tak. Tak, tak, czy to samo? Czyli dawaj, uzupełnij to wszystko, dostaniesz nagrodę, jak już uzupełnisz. Czyli na czym, więc nie dostaniesz nic, bo dopóki nie zrobisz wszystkiego. A, buraki, zboże, 50 też, zobaczę, czy może mam. Nie będę ukrywał, nie sądzę, żebym miał 50 buraków czy 50 zboża, ale może. Okej, niewiele brakuje, to w sumie, czemu nie, może się nawet tym zajmę. I chyba, jeśli nie mylę, gdzieś w jakimś miejscu było potrzebne 50 cegieł. Mam ich 9, czyli potrzebuję 41 cegieł. Pewnie będę żałował tych decyzji, ale niech już będzie, że to wykrawcę. I teraz tylko szybko trochę buraków i zboża. Nie będę was okłamywał, nawet nie wiem czemu zdecydowałem się to teraz już robić, a nie czekać do momentu, w którym będę miał wszystko, ale dobra. Może lepiej nie będę się nad tym zbytnio rozmyślał, bo jeszcze się okaże, że potem będę żałował i zmienię zdanie czy coś. No właśnie, chyba jeszcze jakieś włókna były do czegoś potrzebne, ale... Nie, dwa włókna na pewno były, tylko nie będę ukrywał, włókien na razie nie mam zamiaru oddawać. Są po prostu zbyt przydatne.
żeby taki ktoś jak ja był w stanie po prostu tak oddawać. Ale ta muzyczka dalej przyjemna. Nic wielkiego, mówiąc szczerze, wiem, że... Usłysz szkieletów, czy co? No właśnie, swoją drogą dawno szkieletów nie widziałem. Okej. Okay. Widzę już coś nieciekawego na temat szkieletów. One lubią chyba psuć maszyny wszelkiej maści. O, wróżka, okej. Okay. Lepiej się po prostu do szkieletów. Można nie tylko nie zbliżać, lepiej szybko się nimi zajmować. Tak, mamy już 50? Nie? Jeszcze 3 buraki i 6 zboża. Okej, czyli buraki mam. A coś jeszcze dobrze do powiedzenia? Nie. Nic nowego. To dzięki za informację, że po prostu mnie kochacie. Przynajmniej ktokolwiek tutaj w tej grze jak na razie mnie podziwia, lubi i w ogóle. Dobra. Ostrożnie, bo nie chcę ich uderzyć, jak już mówiłem. I tak, burak jeszcze jeden, 3 zboża. Oczywiście przy okazji wszelki maści te włókna muszę zbierać po prostu, jeśli chcę dostać slajmowe buty. O, widzę zboże, widzę zboże. I widzę buraka, więc jest w sumie super. I trochę kwiatów, ale kwiatami to się na razie nie będę przejmował. I jak tam jest? Buraki są, jeszcze 2 zboża, akurat jedno widzę. I widzę zresztą mnie, kiedy nazywam wściekłą krowę. Więc dobra. Jeszcze więcej włókien, trochę jagódków i innych rzeczy. Ej, szkoda tylko, że... Bądź ten świat jest pełen, fajny, zapełnia się... Nie wiem, czy przypomina mi jakąś grę chyba mobilną, czy internetówkę, nie jestem pewien. Bardzo przyjemne, ale szkoda, że też nie powiedzmy, żeby odkrywać nowe rzeczy w większości przypadków, albo trzeba mieć technologię, albo trzeba wykupić jakiś teren konkretny. O, którego nawet nie wiem i gdzie, jak, co jest, chociaż podejrzewam, że no to jeśli znajdę jakąś pustynię czy coś, to dostanę jakieś rzeczy związane, powiedzmy, z kaktusami. O, achievement, stwórz 500 rzeczy piecowych, dostanę za to doniczkę na głowę? Dobra, na slajmowy buty brakuje mi jeszcze 4, więc tak. Cześć slime, pa slime. Jeszcze chwila i będę mógł slajmowe buty stworzyć i... To chyba skonkluduje dzisiejszy odcinek. Następny będzie pewnie jak zwykle jakimś czymś takim... niczym szczególnym, bo jak mówiłem, w tej grze trudno mi powiedzieć, żebym zrobił jakieś coś super porządnego, treściwego czy coś. Najłatwiej po prostu jest robić odcinki na zasadzie takie luźniejsze jak teraz. Po prostu chodzę, gadam od rzeczy, może jakieś opowieści życiowe. Bo w sumie jak Spirit Farm ma coś w sobie, jakąś tam fabułę czy coś, tak tutaj czuję, że to jest takie typowa gra na rozluźnienie, na dłużenie i tyle. I żeby nie było, jest to dla mnie super. Nie będę ukrywał, po prostu tego mi było trzeba po części, chyba. No dobra, kogo jako mój Forager? Forager, przepraszam, nie Forager. Bądź jest grom dosyć fajną na swój sposób. Łączy po prostu elementy wielu gier i robi to w taki delikatniejszy sposób, że... Na przykład zamiast tego, z jakiejś strategii, gdzie trzeba się spinać na wyższy poziom trudności czy coś, czy jakieś tam... wyzwań wielkich w innych gierkach. Tutaj na luzie można sobie pochodzić, podbudować, postawiać i okej, co to było? Właśnie buraki, zboże, jajka jeszcze z tych rzeczy, które mam i to, ale nie, po prostu. Tam jakieś złote jajko, tutaj coś jeszcze było. Chyba też były 50 tego i cytrusów, znowu nie sprawdziłem cytrusów, tutaj też 50. A, właśnie jeszcze kryształek, no tak. Zapomniałem, że muszę je po prostu odkładać. W sumie niewiele zostało, ale nie wiem, powiem wam szczerze, jak to osiągnąć, więc... Póki co, chyba to tyle. No i powiem szczerze, też przy okazji, już tak pomijając, ja też wam dziękuję już za ten odcinek. W następnym, jak zwykle, pewnie spotkamy się po jakimś tam niewielkim progresie. I mówię, w sumie ciągły cel to jest teraz odkryć po prostu jakieś nowe krainy, jakieś ciekawe rzeczy czy coś. Czy chociażby te takie lochy, które ponoć gdzieś w tej grze istnieją, egzystują. Ale dla mnie póki co są jakimś takim jednym, wielkim tylko mirażem sennym, który niby jest bliski, a jednak tak odległy, że wręcz obcy. Ale dobra, jak mówiłem, nie będę już
przedłużał ani nic. Po prostu trzymajcie się. Hej, hej.